Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj do Brawl Stars wleciał Miko, każdy odebrał go za darmo. I napiszcie mi teraz w komentarzu, ile udało wam się już wbić na nim pucharków, jestem ciekawy. Ale my dzisiaj nie zajmiemy się Miko, tylko drugim nowym zadymiarzem z tej aktualizacji, czyli Kitem. Powiem wam, jak zdobyć go wcześniej na swoim koncie w Brawlu, bo jest na to już taki jeden potwierdzony sposób. No i dzisiaj dokładnie omówię wam jego szczegóły. A jak coś, zostawcie łapę w górę dla mojego psiaka, który tam sobie słodko leży i pomaga mi w nagrywaniu odcinka. Ale łapeczkę w górę warto zostawić nie tylko dla mojego psiaka, ale też dlatego, że dzisiaj rozdam wam dwa nowe karnety za darmo z tego sezonu, który wejdzie już 4 stycznia do Brawl Stars, czyli tego kolejnego. Dwa najdroższe karnety dzisiaj powędrują do was. Zanim powiem wam, co zrobić, żeby je wygrać, no to przydałoby się zrobić wyniki wcześniejszego konkursu na tego oto pięknego skinka do Stew, gdzie zwyciężyło go aż 6 moich widzów. Dlatego tutaj wyświetlam te osoby, które go wygrały. Gratulacje, mieliście największego farta. Zgłoście się do mnie na tego oto tutaj maila, macie na to 3 dni. Tylko proszę się nie podszywać, bo ja dokładnie sprawdzam, czy to na pewno są te osoby, więc no nic kłamanie wam nie da. A jak nie wygraliście, to się nie przejmujcie, ponieważ tak jak mówiłem, dwa karneciki lecą do was z tego odcineczka. Co trzeba zrobić, żeby wygrać nowe karnety? No po pierwsze, mieć zostawioną łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, to jest bardzo ważne. Oprócz tego subik na kanale Tori i Tori 2, czyli moje dwa Brawl Starsowe kanały, muszą być subskrybowane. Jeśli nie macie suba na którymś z nich, no to też nie będziecie mogli zwyciężyć. No i trzecia i ostatnia rzecz, to po prostu mieć wpisany kodzik Tori w sklepie Brawl Stars. Jeśli jeszcze go nie macie wpisanego, naprawdę warto wpisywać, no bo wtedy też możecie brać udział. No i w komentarzu po prostu napiszcie komentarz "biorę udział" pod tym filmikiem, chyba nic trudnego. I to już wszystko, nic więcej nie trzeba robić, ale jak jeszcze przy okazji zaobserwujecie mnie na moim Instagramie Toriety, to będziecie mieli większe szanse na wygranie w tym konkursie. Nie trzeba tego robić, jak tego nie zrobicie, też macie szanse, ale jak zaobserwujecie, to będą większe, więc naprawdę warto mnie zaobserwować. No to co, filmik sobie ten zaczniemy od tego, że już na dniach, nawet może teraz jak to oglądacie, a jak nie, to po prostu w najbliższych dniach, do sklepów Brawl Stars wracają bardzo rzadkie skiny. Chodzi tutaj o magmową Mandy, oprócz tego o piniatę Asha i gumisio Nite, czyli trzy skiny z Candylandu, z sezonu karnetu, który był już jakiś czas temu. I kto wtedy nie kupił sobie tego karnetu, no to teraz będzie miał jeszcze okazję je zdobyć. Jest też ten właśnie piniata Ash z Ligi Mocy, który jest jednym z najśmieszniejszych skinów. Więc mordeczki, no powiem wam szczerze, że jak ktoś lubi takie właśnie cukierkowe skinki, to teraz będzie idealna okazja, żeby je zdobyć. Więc tym bardziej pamiętajcie, że jak doładujecie sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem, no to wtedy zostaniecie pozdrowieni na odcinku. I tutaj wysiadam kilka osób, które ostatnio właśnie doładowały sobie gemy lub kupiły jakiegoś skina z moim kodem. Dzięki wielkie mordeczki, jesteście totalnymi szefami. Jak też chcecie być pozdrowieni na odcinku, wystarczy mieć kodzik Tori, zakupić jakiś pakiet klejnotów i wysłać na tego maila potwierdzenie, czyli nagranie lub screena, jak coś kupujecie z moim kodem. Następnie bardzo ważna rzecz. Na pewno pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mówiłem wam troszkę o tych oto winstrike'ach, czyli zwycięskiej pasie, gdzie no niektóre osoby już mają ją bardzo wysoko powbijaną, jak na przykład tutaj najlepsi gracze mają po 28-27 winów, ale niestety twórcy Brawl Stars to wycofali. Mamy tutaj oficjalną informację od nich, że znaleźli błąd w seriach zwycięstw, który umożliwiał graczom zdobywanie tych trofeów w meczach z kreatora map. Czyli przez tą pasę, normalnie grając sobie na edytorze map, czyli na tych mapkach, na których nie powinno się dostawać pucharków, jak ludzie wygrywali, to dostawali pucharki. No i dlatego twórcy musieli niestety zawiesić tego winstrike'a, tą specjalną serię zwycięstw, i teraz tego się nie da wbijać. Funkcja ta nie będzie dostępna aż do początku kolejnego tygodnia, ponieważ wtedy twórcy chcą przeprowadzić taką przerwę konwersacyjną, czyli nie będzie przez chwilę można dało się grać w Brawla. Będzie też mini aktualizacja do pobrania, czyli będziecie musieli wejść na sklep Play albo App Store, żeby troszkę zaktualizować Brawla. No będą takie luźne zmiany, takie poprawki, żeby ta aktualizacja jeszcze lepiej chodziła. Ale dobra, kolejny temacik, który chcę wam pokazać, też jest mega, mega ciekawy. Posłuchajcie, widzowie. Chodzi mi o specjalne złote ikonki gracza. 1, 2, 3 i 4. No jeszcze jest piątka, którą ostatnio dostaliśmy, tylko nie wiem, czemu ono ją dali tutaj na samym dole, a nie tam u góry. Napiszcie mi mordeczki w komentarzu, ile wy numerków macie już odblokowanych. Czy macie jedynkę, czy macie dwójkę, czy macie trójkę, czy macie czwórkę, czy macie piątkę, czy któregoś wam brakuje. Najrzadsza oczywiście jest jedynka. Ona jest dla graczy, którzy grali w 2019 roku, więc już bardzo dawno temu. Ja mam ją odblokowaną, to jest taka OG ikonka. Jeszcze bardziej OG ikonką jest ta Supercell Creator, z którą dostają tylko osoby, które mają kod w sklepie, więc dlatego ja zawsze mam ją ustawioną, mimo tego, że mam też wiele innych fajnych ikonek. W ogóle coś wam pokażę, patrzcie, to są moje pierwsze giereczki właśnie na Miko. Oczywiście wszystkie z nich praktycznie były wygrywane, ale śmieszy mnie to, że tutaj ciągle trafiałem na moich rywali, wszystkich, którzy byli Miko. Każdy grał tym samym zadymiarzem, też tak mieliście? Możecie mi napisać w komentarzu. No, czasem się tam trafił jakiś inny, na przykład Buster, ale tak poza tym to cały czas trafiało się na Miko, widzicie? Co nie grałem gierki, to same Miko. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz do tematu Kita i powiem wam, jak szybciej można go odblokować na swoim koncie, no bo Kit oficjalnie wychodzi dopiero 4 stycznia, czyli wtedy, gdy wyjdzie też nowy sezon karnetu, ten Startune, i wtedy właśnie wchodzi Kit, ale da się go dostać wcześniej. I zaraz powiem wam, jak zdobyć tego zadymiarza szybciej, lecz najpierw chciałbym wam pokazać bardzo ważne rzeczy z nim związane. Znajduję się teraz na moim specjalnym koncie deweloperskim, gdzie mam już dostęp do tej postaci
I zacznijmy sobie może od właśnie poziomu mistrzowskiego, gdzie zawsze wam go pokazuję. I patrzcie, tutaj na samym końcu mamy tytuł Miał, ale to już też mówiłem na wcześniejszym odcinku. Oprócz tego jest bardzo ciekawa ikonka gracza, która jest taka żółta i wygląda trochę jak Inpost. Czyli takie paczki specjalne, oni mają podobne tam marketingowe zdjęcia. Ale nie o tym, bo Kit to jest taka postać, która ma mordeczki dostępne aż 4 skiny z tego co kojarzę. Ja niestety mogę przetestować na razie tylko jednego z nich, tego westernowego, najtańszego, ale kupmy go sobie i zobaczmy jak ten skinek będzie wyglądał podczas gry. No i potem powiem wam po prostu dokładnie jak tego kita wcześniej zdobyć, jak to zrobić i omówię wszystkie szczegóły, bo myślę, że ich nie znacie. W ogóle mało kto to zna, a ja dzisiaj dokładnie to przeanalizowałem i dowiedziałem się takich wielu fajnych rzeczy odnośnie tego wcześniejszego wyjścia kita, jak go dostać. No i propos tego skinka, taką wygląda. Ja już generalnie testowałem też te jego dwa inne skiny z karnetu za ten sezon, który będzie 4 stycznia. No i tam je normalnie testowałem, więc to było w wcześniejszych odcinkach. Kto widział, to na pewno wie, jak te skinki wyglądają. Ten jest taki trochę średni, wiadomo, do szału nie robi. No ale też nie ma co narzekać, mogło być gorzej. No i dobra, ja będę sobie grał kitem 5vs5 na zadymie, a w międzyczasie będę wam mówił właśnie, jak szybciej go zdobyć. A więc zacznijmy od tego, że na pewno pamiętacie, jak wychodził Chuck, czyli ten nowy mityczny zadymiarz jakiś czas temu w poprzedniej aktualizacji. No to on tam normalnie miał jedną datę wyjścia, ale dało się go zdobyć tydzień wcześniej dla osób, które kupią specjalny pakiet tego Chucka. No i tutaj wam ten pakiet wyświetlam, tak on wygląda. Wtedy jak zapłaciliśmy, on kosztował dokładnie ziomale $20, dokładnie 19,99, więc generalnie jak zapłaciliśmy to, to dostawaliśmy taki oto pakiet, gdzie między innymi no już za pierwszy dzień był właśnie do zdobycia Chuck, ten zadymiarz, od razu nam się go odblokowywał, mimo że osoby mogły go dopiero zdobywać za kredyty tydzień później. W drugi dzień mieliśmy tam monety, jak widzicie, oprócz tego były też punkty mocy, kredyty, fajne emotki do niego w trzeci dzień, w czwarty dzień znowu tam jakieś kosmetyczne rzeczy, później znowu mamy tam emotki do niego, spray chyba też był taki specjalny, no i mordeczki jeszcze za dzień szósty, to znowu te kosmetyczne rzeczy, a dzień siódmy dawał nam skina do niego, co nie? Taki oto zestawik. I zapamiętajcie sobie, jak to wygląda, to kosztowało przeliczając na polskie około 80 zł, no i sprawa wygląda tak, że coś identycznego dostaniemy z kitem i wyjdzie to tydzień przed wyjściem kita. Kit wychodzi 4 stycznia, czyli to wyjdzie gdzieś albo 27, albo 28, albo 29 stycznia. Któraś z tych dat pozwoli nam już wcześniej odblokowywać kita i będzie można go kupić. Nie wiem, czy cena będzie taka sama, no bo jednak Chuck to jest mityk, a kit to jest legenda. Dlatego tamto kosztowało 80 zł, a z kitem może być droższy, bo jest legendarny, nie? Ale no nie wiem, na pewno nie mniej niż 80 zł będzie ten zestaw kosztować. I pewnie nagrody będą podobne. W pewne dni będziemy dostawać monety, punkty mocy i kredyty, a w pozostałe będziemy dostawać takie kosmetyczne rzeczy, jak na przykład właśnie emotki, oprócz tego spreje, może jakaś ikonka gracza wleci, no i za ostatni dzień pewnie dostaniemy tego skina, którym nawet ja teraz gram, tak mi się wydaje, no bo wtedy dostaliśmy skina za 29 gemów za ostatni dzień, no i teraz pewnie też dostaniemy tego, którym gram sobie teraz skinkiem, tak obstawiam, może twórcy zaszaleją i dadzą tam jakiegoś innego skina, nie wiem, to ciężko powiedzieć, ale na pewno coś takiego będzie. Oczywiście te nagrody mogą się trochę zmienić i różnić się trochę od tych nagród od Chucka, ale wydaje mi się, że powinny być w miarę podobne, no i generalnie jeszcze oczywiście za pierwszy level ten kit będzie też zdobyty, za pierwszy dzień. Przez 7 dni codziennie będzie się zdobywało jakieś nagrody, dopóki ten kit nie wyjdzie. No i będzie też spora przewaga, to jest najlepsze, że to jest taka mega, mega duża przewaga nad innymi graczami, którzy dopiero będą mogli go mieć 7 dni później, co nie? Moim zdaniem jest to trochę drogie i rzeczywiście, jeśli macie uzbierane kredyty, to po prostu warto sobie poczekać troszkę dłużej i kupić go za 7 dni, ale jeśli nie macie, to jest najlepsza opcja, jaka może być, żeby już szybciej go sobie zdobyć.